Świąteczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak pan ocenia stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji? Dopuszcza przerwanie ciąży do 12 tygodnia. Dobrze, w Platformie w końcu się namyślili i jakąś koncepcję zaproponowali. Oczywiście daleką od lewicy, ale, jakąkolwiek. Daleką. No daleką, dlatego że mówimy jasno w naszych projektach o przerywaniu ciąży do 12 tygodnia, a Platforma jak zwykle kluczyła, jak zwykle bocznym jakimś torem próbowała jechać na tej konferencji prasowej. Widziała pani przecież, że... No jest do 12, tylko pod pewnymi warunkami, czyli musi być konsultacja z lekarzem, psychologiem. Czyli jakimi, bo ja chciałbym zobaczyć projekt ustawy. Lewica złożyła swój projekt ustawy, więc patrzę na to, co robi Platforma. Myślę sobie, Lewica zrobiła to 100 lat temu, więc dobrze, że idzie jakąś drogą, dobrze, że idzie drogą, która... jest w Polsce, powinna być naturalna. A to was zbliży do Platformy, do Koalicji Obywatelskiej? Umożliwi ściślejszą współpracę? Czy wyrasta wam konkurencja na lewicy? Ja już słyszałem o wielu konkurentach na lewicy, tylko że wczoraj Platforma tyle razy powiedziała o lewicy, że nie chce być lewicą. Myślę, że tutaj się nie trzeba martwić o konkurencję. Lewica idzie swoją... No ale ludzie widzą, jak jest. Nie musi mówić, kim chce być, ale ludzie na podstawie tego, co robi któraś partia, ją oceniają. Ale ja nie martwię się, za co będą oceniali Platformę. Ja uważam, że Lewica ma wiele projektów, między innymi dotyczących podniesienia płacy minimalnej, większych zarobków dla emerytów, spraw związanych ze świadczeniem kryzysowym, większych pieniążków na służbę zdrowia, spraw dotyczących odpowiedzialności za drugiego człowieka, tych spraw prawnoczłowieczych, naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Więc my mamy swoją drogę, swój program, idziemy tą wytyczoną ścieżką z 2019 roku, a że inni zmieniają zdanie, no to zmieniają, no i co z tego? Jeśli chodzi o aborcję, to tak czy inaczej zmiany być może będą możliwe, ale na pewno nie przy tym układzie sił w parlamencie. Więc może teraz nie bardzo jest sens, by o tym mówić i trzeba zastanowić się nad jakimś rozwiązaniem na ten moment po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że na ten moment nikt nic nie zrobi, dlatego że Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że nie będzie żadnego zmniejszania prawa, bo według jego to jest prawo dobre. No, tylko że to jest torturowanie kobiet, gdzie zmusza się kobietę na przykład do rodzenia martwego dziecka i nie jest prawdą, że nic się w prawie nie zmieniło, bo jedna przesłanka wypadła. Wypadło bardzo dużo. Przede wszystkim możliwość decydowania kobiety o sobie ze współpartnerem, z bliskimi. Przecież nikt nie kobiety nie chce zmuszać do aborcji. To jest trochę nieporozumienie, które zachodzi w takiej percepcji społecznej. Nikt nie chce powiedzieć kobiecie, ale to nie masz chodzi, to robić. Ale to nie chodzi wszyscy o zmuszanie. Mówimy, kobieta ma wybór. No tak, ale jednak to nie są takie kwestie, że kobieta ma wybór jak w sklepie. To są jednak kwestie etyczno-moralne. Ale czy powinniśmy kobietę traktować jak coś na półce w sklepie? No właśnie nie. No właśnie nie. Ja jako mężczyzna, który wspiera swoją partnerkę, żonę, chcę, żeby ona miała wybór. I czy to jest w XXI wieku, w 2021 roku coś nienormalnego? Panie pośle, to może teraz porozmawiajmy o tym spotkaniu z posłami Porozumienia, na które chyba pan się wybierał dzisiaj, a którego ma nie być według pani Magdaleny Sroki rzeczniczki Porozumienia. To jak to jest? Miało być i nie będzie? Czy ktoś się mija z prawdą? Za dużo powiedziałem, muszę pani powiedzieć, bo przez to musimy spotkanie, musieliśmy przełożyć. Nie odbędzie się w Sejmie. Czyli po prostu to było spotkanie tajne, które pan ujawnił i w związku z tym... No, jakie spotkanie będzie, pani redaktor? Zadaniem polityków jest to, żeby z sobą rozmawiali. Kto z sobą będzie rozmawiał, ten będzie rozmawiał. Najważniejsze, żebyśmy projekt podatku Morawieckiego od reklam, który może wzburzyć ten niezależność mediów w Sejmie, zablokowali. Jeżeli uda się go zablokować, to wtedy pani Sroka czy jakikolwiek inny poseł może być po prostu smutny, że nie wiedział o tym spotkaniu. Spotkanie jakieś będzie, więcej nic nie powiem, bo nie chcecie nic zepsuć. No ale to nie może być spotkanie jakieś, tylko to musi być spotkanie skuteczne, czyli takie, które spowoduje, że co najmniej kilka osób z Porozumienia zagłosuje przeciwko temu projektowi, jeśli się pojawi w takim kształcie, w jakim miał być. Spotkanie, o którym pani wspomniała, i mój długi język ze środy nauczył mnie jednego po środzie.
bądź ciszej, dalej zajedziesz, odbędzie się spotkanie. Ale radio nie lubi ciszy, panie pośle, nie może pan być cicho w radiu. Nie, 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 nie zmusi mnie pani do tego, bo już narozrabiałem w środę, więc nie jest dobrze rozrabiać w środę o poranku i w piątek o poranku. No to ja powiem słuchaczom, co ja zrozumiałam z pana wypowiedzi. Będzie spotkanie z posłami Porozumienia, ale w jakimś tajnym miejscu i nikt nie będzie o tym wiedział, oprócz słuchaczy Trójki, którzy właśnie się teraz dowiedzieli, tyle że nie znają miejsca i w związku z tym nie przeszkodzą temu spotkaniu. To pani redaktor, cieszę się, że pani to powiedziała. To nie padało z moich ust. Jestem niezmiernie szczęśliwy o poranku, że tak się to potoczyło. To miały być rozmowy tylko na temat składki od reklam w mediach, czy jakaś szersza tematyka? Nie, tylko. Też chciałbym, żeby... Bo narosło bardzo dużo takich mitów wokół tego, że gdzieś opozycja z panem Gowinem czy z posłami od pana Gowina rozmawia na temat przejęcia władzy czy w ogóle odpowiedzialności za to, żebyśmy pana Gowina zrobili marszałkiem. To jest nieprawda. Nie było takich rozmów. Nie słyszałem o nich i w nich nie uczestniczyłem. Nie wiem o tym, żeby ktokolwiek z lewicy w nich uczestniczył. Odbywają się spotkania konsultacyjne na temat podatku od reklam, od tego, żeby nie udało się w Polsce doprowadzić do tego, że media będą się zamykały, bo im się bierze środki finansowe na niezależność. Dobrze, to zaraz o tym wróci, ale jeszcze o tym spotkaniu, o tych spotkaniach, które się nie odbywają, ale jednak politycy opozycji namawiają posłów Porozumienia, żeby przeszli, jak to państwo mówi, jak to mówi Koalicja Obywatelska, na dobrą stronę mocy. Czyli to tylko się odbywa na konferencjach prasowych, takie wezwania do tego przechodzenia na dobrą stronę mocy, czy coś tam się dzieje poza tym w kuluarach i w tych tajnych miejscach? Czymś innym jest rozmowa, żeby zablokować podatek od reklam, który zaproponował premier Morawiecki. Czymś innym jest rozmowa, żeby nie dopuścić do wyborów złego rzecznika praw obywatelskich. Czymś innym jest wsparcie dla funduszy odbudowy i pozyskanie środków z Unii Europejskiej, bo to są takie tematy, przy których opozycja i koalicja powinna razem współpracować. I tutaj powinniśmy nawet jako opozycja namawiać posłów, którzy się wahają z Zjednoczonej Prawicy, żeby z nami głosowali, bo to jest dla Polski, dla polskiej racji stanu, dla polskiego obywatela. A czymś innym jest mówienie o tym, że odbiera się rząd przy negocjacjach z Porozumieniem, bo przypominam, że jest jeszcze Konfederacja na zapleczu, która może również wesprzeć Jarosława Kaczyńskiego. I tylko nienormalni z brakiem umiejętności politycy tego nie przewidują. Mówienie dzisiaj, że tylko Gowin wystarczy do tego, żeby Kaczyńskiego odsunąć od władzy, to jest to pokręcone myślenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Panie przewodniczący, czy wasze weto wobec podwyższenia danin od wielkich koncernów jest spójne z ideałami lewicy? Czy to stanowisko jest zrozumiałe, jak pan myśli, dla lewicowego elektoratu? Oczywiście, że jest zrozumiałe, dlatego że lewica złożyła swój projekt uchwały, który mówi: obciążać podatki mamy wielkie koncerny cyfrowe. Cyfrowe. I to jest różnica od koncernów czy firm medialnych, które mają stacje telewizyjne, radiowe czy gazety. My mówimy o obrotach od 750 milionów euro i mówimy o znacznie wyższym podatku niż proponowane 5% w tej daninie, którą pan premier Morawiecki proponuje. I to jest całkiem inna sprawa. Czyli ktoś, kto w Polsce nie płaci podatków, a zarabia na przykład na platformie cyfrowej, tutaj powinien te podatki płacić. A pan premier Morawiecki proponuje inną drogę. Obłóżmy podatki małe i duże firmy medialne, zabierzmy im od dochodu, podkreślam, nie od obrotu, dochodu środki od reklam i niech sobie jakoś radzą. Cóż nas to obchodzi? Przecież dołożymy mediom publicznym 2 miliardy, 2,5 miliarda czy 5 miliardów złotych. Przecież to nas nic nie kosztuje. Ale jeszcze dołożymy? Tak, myśli pan, że jeszcze coś dołożą mediom publicznym? Ale co roku dokładają. Nie, ja myślałam, że teraz jak po tym podatku, nie, podatek ma iść na inne cele. O tym mało się mówi, ale ustawa, która zobowiązała Sejm czy budżet państwa do przekazywania pieniążków na telewizję publiczną, to jest ustawa, która działa w okresie czasu i ona co roku daje 2 miliardy. Tak, ja wiem, ale to jest ustawa, która ma rekompensować ubytek abonamentu po zwolnieniach pewnych grup osób. Szczególnie osób starszych. Tak to było po wyroku Trybunału i to jeszcze tego starego Trybunału. Tylko że sytuacja wygląda tak, że my w publicznej telewizji obserwujemy, no nie chcę tego powiedzieć, ale tak jest, no, kłamliwą szczujnię, która nie jest wspólna z rzeczywistością. A media niezależne podają różne opcje. Podają i tą prawicową, i tą lewicową, i tą centrową. Przecież wie pani, że lewicy media przez lata nie sprzyjały. Ja nie krytykuję wszystkich mediów. Przychodzę do pani redaktor i mam poczucie, że rozmawiam naprawdę z redaktorem niezależnym. Uczciwie u pani tak jest, ale nie idę do wszystkich mediów, dziękuję. A na pewno do telewizji publicznej i nie
wierzę, że tam wszyscy są niezależni. No ale politycy, no, tak, no. Politycy SLD, politycy lewicy, Wiosny i tak dalej razem chodzą do telewizji publicznej i mogą powiedzieć to, co chcą, więc to nie jest ale tak, oczywiście, że... tylko że narracja, która wcześniej jest w programach informacyjnych, nie jest taka jak chociażby te programy. To znaczy nikt się nie wypowiada z lewicy czy z Platformy w wielu programach, w wielu różnego rodzaju materiałach, które są na przykład w Wiadomościach. I to jest wszystko ubolewające, więc nie pozwolimy jako opozycja, dlatego się wspólnie spotkaliśmy, na to, żeby objąć podatkiem niezależne media, bo ich zburzenie to jest doprowadzenie do tego, że pan Jarosław Kaczyński nie będzie miał nadzoru. A Kaczyński musi mieć nadzór, żeby Polska była bezpieczna. A czy lewica podpisuje się pod projektem Koalicji Obywatelskiej, żeby zlikwidować TVP Info. A dokładnie to jest, chodzi o zakaz tworzenia i rozpowszechnienia przez publiczną telewizję programu informacyjno-publicystycznego, co brzmi, to powiem delikatnie, troszkę dziwnie. Nie, lewica jest przeciwko temu, żebyśmy likwidowali media publiczne. Jesteśmy za oddaniem mediów publicznych w ręce specjalistów, ekspertów, a nie polityków. Za tym jesteśmy i za naprawieniem tego, co jest dzisiaj złe, czyli kłamania w telewizji zamiast mówienia o prawdy. Panie przewodniczący, czy opozycja będzie szukać takiego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który mógłby zyskać akceptację Prawa i Sprawiedliwości? Czy powinny się odbyć jakieś rozmowy? Tak? Na opozycji są rozmowy od kilku tygodni o tym, żebyśmy spróbowali znaleźć kandydata, który będzie nas łączył, a z jednej strony będzie też dawał perspektywę, że no, ktoś z PiS-u się wyłamie. Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była popierana kilkukrotnie przez Lewicę, Platformę, przez PSL, się wycofała. Rozumiem to rozgoryczenie, to była świetna kandydatka, ale ma dość tego chocholego tańca, który się koło niej urządzało, więc trzeba znaleźć kandydata, gdzie PiS będzie, albo przynajmniej posłowie Zjednoczonej Prawicy, niektórzy będą mogli za nim zagłosować. Ale taka, już jest temat. Mają państwo już kogoś, że tak powiem, na oku? Nie powiem pani tego na poranku, przykro mi. Bo pan za dużo mówi o poranku i teraz się pan boi, no szkoda bardzo. Nie, no nie, nie, chodzi o to tylko, że najpierw spróbujmy ustalić to na opozycji, a później będziemy rozmawiali. Dobrze, to mamy ostatnie sekundy. Proszę powiedzieć, czy to jest moment na otwieranie gospodarki, bo domaga się tego PSL, żeby już natychmiast tymczasem wzrasta liczba zachorowań znowu. Nie otworzymy wszystkich gałęzi gospodarki, bo nieodpowiedzialność niektórych ludzi na ulicach widać chociażby przed restauracjami czy na stokach. Ja jestem zwolennikiem powolnego otwierania gospodarki, a nie szybkiego. Szybkie otwieranie gospodarki może napędzić nam dużo problemów, ale za to jestem zwolennikiem wsparcia tych, którzy przez miesiące nie dostali tego, jak na przykład przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, taksówkarze i tak dalej, i tak dalej. Wsparcia tam zabrakło i pieniądze Lewica chce, żeby im właśnie przekazywać. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dzięki.